Kiedy przed nami wylądować, myślałem, że tym razem się nie wywinie. Uważaj! Czyli jednak bazyliszek! Jeśli przeżyję, możesz nie wziąć z kasztelu co tylko chcesz. Przeżyjesz! No to pokażmy temu dniu. No na razie nas odepnął. Jeszcze zatruło. Puść, puść! Dobra jest. Gdzie to gówno jest? Wow! Chodź. Chyba lepiej mi idzie niż gra nawet na tym. Lepiej mi idzie niż zdecydowanie niż na Geralcie. Bo za chwilę go urytuję. Cios w plecy! Jedyne co mógł powiedzieć. Lepiej by brzmiało w ogóle takim pogłosem. W ogóle... ja pierdolę! To było wiele lepsze. W każdym razie... Escape postrzelamy. I tak. Czarna wdowa. Odnośnie tego kolesia, który gdzieś tam w przyszłości ma się pojawić i ma stoczyć 100 pojedynków w krzyżakach, ja sobie nie przypominam, żeby ktokolwiek taki był, ale skojarzyłem fakty i może to być Longinus Podpięta, który miał ściąć 3 głowy za jednym zamachem. Coś tam było jeszcze z herbami, chyba kozła czy coś w tym stylu. W każdym razie i w ostatniej bitwie gdzieś tam w ogóle takie 3 łebki mu wyskoczyły z zapotu i on pyk! Uciął wszystkie 3 i w ogóle dzięki temu spełnił w ogóle nie tyle żądania, ale jakby podtrzymał kulturę swojego rodu. Spłacił, może powiedzieć, wobec tego swój dług. Innej osoby w ogóle w tej chwili, inna osoba mi nie przychodzi teraz do głowy, która mogłaby wystarczyć te 100 walk. Ale może być w jakiś sposób w ogóle to jakby połączone. Hazer. Prawdopodobnie tak, znaczy... Na pewno tak. Chodziło mi o morową dziewicę, z tego względu, że nigdy nie mogę sobie przyswoić tego słowa morowa. Jakoś nie wpada mi tak do głowy, tak dość szybko. Krwawy Baron, odnośnie jego historii, bo w ogóle wcześniej zwróciliście uwagę, że jak z nim rozmawiałem, zapytałem się odnośnie jego przydomku, że przydomek go zobowiązuje. I dzięki Wielki Hazer za informację odnośnie tego, że mamy... Dowiedzicie jakby szczegółowych informacji odnośnie tego jakby tej historii w kasztelu w Rońce u Kwatermistrza. Kwatermistrz też jest oczywiście Dying Light, do którego niedługo mam wrócić, ale poczekajmy jeszcze chwileczkę. Pierwszy update wejdzie i na pewno w ogóle polepszy kilka modyfikacji w Dying Light'cie i tam będziemy w ogóle kontynuować naszą historię, którą oczywiście przeszedłem na moim kanale. Możecie sobie znaleźć Psion Stride on Die Dying Light. I chyba ostatnie jeszcze... Aha... I Konrad Korzeniewski. Korzeniowski. Chyba, jeżeli się pomyliłem. Zagrajmy z Baronem w Gwinta, bo jeżeli tam przejdziemy kolejną jakąś misję, będzie to możliwość zablokowana. Okej, to mi się wydaje, że na chwilę obecną będzie tyle. Aha, i odnośnie Hazer. Odnośnie tej informacji, które mi podałeś na temat tych uzbrojenia, nie do końca mi o to chodziło. Za chwilę, jak przejdziemy do Geralta, chcę ci pokazać w ogóle to, co mam w tej chwili w rysztunku, jakby odnośnie planów, które posiadam i te, które powinienem posiadać lub znaleźć w najbliższym okresie. Spróbuję to zrobić w ogóle poza odcinkiem, do znajdywania w ogóle tych jakby planów i zrobię podczas odcinku tworzenie tego rynsztunku, które w ogóle na chwilę obecną mi polecisz. Za chwilę ci pokażę level, pokażę ci wszystko, także mi dostosujesz do tego aktualnie co posiadam. Ewentualnie co mogę posiadać na ten level. Także to było tyle, żeby nie przyciągać. Idziemy uratować Barona. Bo sam sobie chłopak nie da rady. I aha, opcje jeszcze, kwestia rozgrywki. Minimapa. O to chodziło. Było fajnie, ale nie zawsze to sprawia nam w ogóle taką łatwość w doszukiwaniu jeszcze tych właśnie niektórych planów lub innych przedmiotów, które będą nam w przyszłości potrzebne.
No i troszeczkę czuję się pewniej, ale... Co tam jest? Konie, przydostać się do wieży, żeby ocalić barona. Tędy się nie dostanę. A, jeszcze prowadziłem kilka modów do właśnie Wiedźmina odnośnie polepszenia grafiki tych kamieni i nie tylko. Pewnie dostrzeżecie, jeżeli graliście, widzieliście, jak wyglądało to w podstawce. Ty sku... Ty skurwysynu, nie dokończył. Czym się im daje, ale baron powinien już dawno paść. Chyba, że tu jest jego gniazdo. To wygląda jak dorośnięty kogut. Wow! Coraz bardziej mnie zaskakuje. Kogut wydaje takie rzeczy? Takie dźwięki, matko. Dobij go! Nie wolno pastwić się nad zwierzętami. No. I będzie na pierdługę koło konia. Nasz trofeum. Też zwróciliście uwagę, że zmieniłem strój Siri. Jaki sok! O matko. Coś tym kozikiem chciałeś zrobić. I jesteśmy właśnie we Wrońcach, tutaj. Dziś z kwatermistrza mam się dowiedzieć tą historię. Jest i koń. Mój już. Masz wszystko? Tak, dzięki. To, co dla mnie zrobiłaś, nigdy ci tego nie zapomnę. A, to uczucie w ogóle wdzięczności. Mam nadzieję, przysporzyło mi to trochę problemów. To znaczy? Muszę uciekać. Ścigają mnie upiory, dziki gon. Kiedy użyłam mocy, trafiły na mój trop. Dlatego... Ścigacie dziki gon? Dopóki tu jestem, grozi wam niebezpieczeństwo. Każ ludziom zaryglować drzwi i okna i niech nikt nie włóczy się po nocy. A ty co zrobisz? Pojadę do Nowigradu, a później zobaczymy. Wsiadła na koń i odjechała. Pusto się tu zrobiło bez niej. To i dała jemu Glade na pewno, także nawet się nie pytam o to. To jestem pewien. Jak on mi dał w ogóle z taką łatwością, to zawartowanie życia to Glade nie dostanie, sorry. Czyli istnieje szansa, że Ciri ciągle jest w Nowigradzie. Dzięki, że jej pomogłeś. Nie ma za co. Skoro wiesz już wszystko, to pewnie ci śpieszno. Ale może... Gdybyś... Zagrał ze mną w karty. Wiem, o co chodzi. No wydłuż to. Chcę pojechać po Annę. Odbić ją. Aha, nie wierzę, ze mną. Że siedzi tam z własnej woli. Chyba nie dosłyszałeś. Niedawno mówiłem ci, że wyprawa na bagna równa się samobójstwu. Dlatego przyda mi się twoja pomoc. Nie mogę ci już zaoferować żadnych informacji o Ciri. Ale możesz być pewien. Jeśli pojedziesz ze mną, będę bardzo hojny. Pójdziemy z nim. Odkupić przynajmniej swoje winy. W jakiś sposób, tak sądzę. A mi się może jakaś pomoc przyda. Trochę gotówki zawsze się przyda. No, w rzeczy samej. Zbiorę ludzi i jadę do Sztygarów. Najlepiej będzie, jak tam do nas dołączysz. Najlepiej. Jasne. Do zobaczenia. Co to? Tu jesteś! What the fuck?! Znowu uciekł!
Przecież zajebiste stworzenie. Przepraszam, już nas nie ma. Mama, mama. Co to było? Ty mi powiedz, to potwór czy człowiek? Moi ludzie mówią na niego Uma i twierdzą, że to potwór. Ale mnie się wydaje, że człowiek. Tyle, że brzydki jak gówno Ardala. Uma? Dziwne imię. Ano Uma Truman. Dziwne, ale mi innego nie podał. Znaczy, że umie mówić? No mówi mama. To było tak. Pytam, jak na niego wołają. A ten nic, tylko próbuje no. sobie włożyć do nosa palec u nogi. No to go chwytam za rękę i pytam. Jak masz na imię? A ten się patrzy jak na głupka i duka. O, Uma. No i tak zostało. Fajne w ogóle jakby nawiązanie, ale no, jeżeli ktoś nie potrafi nic innego, no to sorry. Na potwora mi nie wygląda, choć medalion przy nim drży. Dziwne. Skąd się tu wziął? Nie widzę słońca, kurde, o tej porze. A widzisz, śmieszna historia. Wygrałem go w karty. Człowieka. Spoko. W każdym razie, kiedy potrzebuje słońca, nigdy, kurwa, się nie pojawia. A teraz jak na złość. Pewnie teraz w ogóle mi się miesza, w ogóle kolory mieszają mi się na twarzy masakrycznie. I połowę twarzy mam ciemną. Nienawidzę tego. Kurde, co innego, gdybym miał te sandboxy. Fuck. Nie wiem, kiedy się do tego dorobię. Może w przyszłości. Naprawdę nie miałeś już o co innego grać? A żeż, kurwa, czepiasz się. Sytuacja była taka, a nie inna. Ktoś go postawił i już. Miej pretensje do jego poprzedniego właściciela. Co jest takiego śmiesznego w tej historii? Pojechałem raz do Nowigradu tak, żeby trochę... Ale dużo pierdoli, ale ciekawie, spoko. Miasta. Zatrzymałem się w jednej karczmie, a że tam akurat grali, to się przyłączyłem. Karty miałem jak żyleta. Oskubałem sukinsynów do czysta. Szczególnie to zabolało jednego handlarza, bo przeżnął wszystko, co przywiózł ze Skellige. Strasznie się chciał odegrać. No to się zgodziłem. To ci najgorsi ludzie. Zapytałem, co może postawić. On pokazał tego dziwolonga. Kiepski interes, ale chuj tam. Dałem chłopu szansę, żeby się odegrał. Ale szansy nie wykorzystał. No i Brzydal trafił do Wroniec. Ot, koniec pieśni. Ot, cała historia. Tekst prosto z Kabarto Anime Bruru. Bo to jeszcze chyba Maciej Smok. Bardzo polecam. No to teraz jesteś baronem pełną gębą. Masz nawet nadwornego błazna. Tak. Choć czuję, że coś z nim jest nie tak. Jak to? No bo niby bardziej zwierzę niż człowiek, a z drugiej strony ma skurwiel coś mądrego w oczach. A może mi się tylko wydaje. Widziałeś kiedyś coś podobnego? Nie widziałem, ale nie wygląda na groźnego. No nic. Żreć dużo nie żre i dopóki nie sprawia problemów, chłopaki mają trochę rozrywki. Na mnie już czas. Bywaj. Bywaj. Mam nadzieję, że odnajdziesz córkę. Albo czekaj, chcę grać z tobą w kartę. Mam nadzieję, że się uda jeszcze. I że będziesz dla niej dobrym ojcem. To dowal na koniec. Ej, no serio? Poczekaj chwilę. Chuj z kartami. Najwyżej jedną stracę. Dobra, tak jak obiecałem, pokazuję wam ekwipunek, jaki posiadam w tej chwili odnośnie rzemiosła. To jest tak. Mam mistrzowski miecz oczywiście, którego nie mogę zrobić, bo trzeba, wiadomo, tam dzięki Hazel za informację, ale trzeba mieć w ogóle oczywiście po kolei to wszystko wykuć. Czyli trzeba mieć podstawowy, później ulepszony, później coś tam i na końcu jest mistrzowski. Podstawowy do żmi to już zrobiłem na odcinku, z tego co pamiętam. Oba nawet, bo tu mamy jeszcze też srebrny. Mam ulepszony srebrny miecz wilka i gryfa, czyli dalej nie mam podstawki. Bardzo miło by było, gdybyście napisali, ewentualnie jeżeli nic się nie pojawi w komentarzach do samego odcinka, albo za dwa odcinki, bo nie wiem ile to będzie trwało w tej chwili, co to nagrywam, będę się starał w ogóle sam na własną jakby rękę wyszukiwać gdzie co i jak,
Żeby po prostu to się jakoś pojawiło. Jednakże przydało mi się w ogóle gdzieś znaleźć jakiś rynsztunek bardziej odnośnie klaty w ogóle ubioru. I tutaj mam właśnie do was prośbę. Komentarze! Także tutaj widzicie, możecie sobie tam zastopować ewentualnie w tej chwili i zobaczyć, co ja w tej chwili aktualnie posiadam i co potrzebowałem w ogóle na ten level w tej chwili znaleźć, 10, żeby po prostu łatwiej by mi się to właśnie rozgrywka toczyła. Koniec dalej pieprzenia. Alchemii to nie ma co w ogóle patrzeć. Odwieźć Tridzio w domu. Kurde, do Tris teraz? Gdzie ty jesteś? O matko! Tutaj? Lechałam to teleport, także lanajcie. Ty, ale wcześniej mieliśmy znaleźć tego. Gdzie on jest? Tutaj ma być kwatermistrz. Fergus. Jego żona. Jest kwatermistrz. Chcesz obejrzeć nasz mały skład towarów różnych? Uzbieraliśmy tu niezłą kolekcję. Po co to ma się po kmiecych chałupach kurzyć? Spoko, ale... Czyli kwatermistrz nic na nie powie. Zagrajmy na szybko gwinta. Dajmy full. Mam ochotę na partyjkę gwinta. Okej, z czego możemy zrezygnować, a co byśmy chcieli? Manekin. Się przyda. A może się przydać. Ale rzadko kiedy go wykorzystuję. Ja bym oddał te pojedyncze na rzecz Siegfrieda, trebuszu. Nie, Siegfrieda, ja muszę oddać tą laskę. Bierz mi Siegfrieda. I jeszcze jednego potrzebuję. Niech będzie... katapulta. Pierwszy. Nie, te zostają karty. Nie potrzebuję... tamtego jednego. Ulewny deszcz jest na ostatnią linię. Podwójnie mi jest niepotrzebny. Mgła jest na drugą. Lud jest na pierwszą. Mgła jest na drugą. Przyda się. Siegfrieda odpuścimy. Pokaż co masz. Nie, tym nie zagram. Muszę zrobić tak, żeby po prostu on stracił jak najwięcej kart. A jednocześnie muszę zyskać więcej. Dobra, weźmiemy to. Kurde, zagrał to samo. Będzie ciężko to wygrać. Ale mamy czyste niebo, więc może być ciekawie. Mróz na pierwszą. Za mało kart ma na mróz. Zoltana ma. W tej chwili, żeby dorównać, musi mieć troszkę kart położonych. Mgła. Ósemka. Przydałby mi się manekin, którego nie mam. Kurde, te same linie zagrał. Ciężko będzie. Słabo, słabo, słabo. Sprawdź mi, jak to zagrasz. Ha. Trebuszem.
Odjedziemy, zaraz mu się skończył karty. Jednym tym. Ja nie mam jednej linii, więc mgła jest na drugą. Użyj tego. Jeszcze raz mgła. Nie masz czym już zagrać. Ja to widzę. Gdybym zastosował to na ostatnią linię, tu by przegrał. Lód. Za dużo kart ma. Tak, on już nie ma. On już nie ma kart. Spasuje. Mgła nic nie dała. Daje mi kartę. Ostatnia linia. Wygrywa. Jak? Ale on nie ma już kart. Także ja pojedynczo teraz wrzucę sobie karty i on może pa pa pa. Zobaczycie. Nie masz nic. O ciul. Jeszcze coś masz? Dobra, ale mi dał kartę. To jest bardzo nieprzewidująca gra. Zawsze jest na propsie. Mam 10 punktów. Skąd masz tyle kart? Ostatnia linia, deszcz. Deszcz jest na ostatnią. Spasował. Wygram. Spasując. Teraz nie masz kart. Zgadam? Chyba zgadłem. No pokaż się. Masz tylko jedną, którą dostać teraz w tej chwili, dokładnie. I on nie ma już nic. Nie, coś ma jeszcze. A ja czystego nie ma, nie puszczę. Spasował, wygrałem to. Wiedziałem. Tak się to robi. Nie ma co liczyć na ilość kart, tylko na to, żeby w pierwszej rundzie goś wyrzucił wszystkie karty w ogóle w pierwszej rundzie. No żeby wyrzucił wszystkie karty w pierwszej rundzie, o to mi chodzi, no. Troszkę się zagmatwałem w języku, ale spoko. Dostałem jakąś kartę? Dennis Craneman. Ale miałeś mi coś powiedzieć, stary, nie? Dupa, oszukałeś mnie. Nic mi nie powiedział, kwatermistrz. Może ten mi coś powie. Bo wcześniej z nim gadałem, ale nie jestem pewien. Partyjka, nie, to nie potrzebuję. Bywaj. Twoja żona może coś wie. Co mogę dla ciebie zrobić? Bywaj. Hazer! Dobrze mówię? Tak, Hazer, masz mi poinformować właśnie, gdzie znaleźć informację odnośnie naszego kolesia. Odnośnie barona, historię. Bo tutaj mi podpadłeś już. Okej, Triss. Włodka, co ty tu robisz? Chcę tak jak on, mieć tyle siły, by trwać.